Witam was, moi drodzy. Yeah, witam was pięknie. Dobra, moi drodzy, continuation, fuckation, yeah. Kontynuujemy Blodzika, jest pięknie. No cóż, gramy dalej, moi drodzy, gramy dalej. Ja trochę pograłem w tego Dragon Age'a u siebie, znaczy dzisiaj trochę, długo grałem. Bardzo długo, bo jakieś 6 godzin. To jest naprawdę wybitne. Znaczy wybitna, no... Bardzo fajna. Ja osobiście jako póki co po tych 6 godzinach to muszę przyznać, że grania samemu, tak? To muszę przyznać, że... No, że mi się kurwa mega to spodobało. I na razie jeszcze nie natknąłem się na różne takie duperele, ale szczerze mówiąc mam to w dupie. Naprawdę powiem wam, moi drodzy, że jestem już mocno zmęczony takim ciągłym bólem 4 liter związanym właśnie z tym... O Jezus Maria. Co tu się działo? Znaczy, dobra, to was już zostawię przy życiu, wam już dziś to krzywdy dzisiaj robić nie będę. O, tu bombardowanko będzie. O, pamiętam to. Kurczę, to było przewalone. To się jakoś, nie wiem, właśnie, to się jakaś akcja toczyła w tym Blodzie. Pierwszym akcja się toczyła jakaś w czasach drugiej... Jakoś tam w czasach II wojny chyba światowej, nie jestem pewien, ale to był jakiś taki, albo przynajmniej alternatywny świat. Panie, o nie, co ja zrobiłem? Nie, nie chciałem tego zrobić. W ogóle tego nie chciałem zrobić. A gdzie jest zapis? Tu? Dobra. Dostał strzałka ładnego, tak? Ten tutaj, o nie. Trochę go tutaj poszturchamy tym. O, tu jest jakaś dziura będzie. Tutaj dziurka będzie, o. No, i to jest takie, wiecie, no, kurde, no fajnie to wszystko było zrobione na tym Blodziku. Taki alternatywny, dziwny świat, nie? O nie, co ja zrobiłem? O nie, nie zapisałem jeszcze. No nie myślę. Taki ten Dragon Age dobry, że aż nie myślę. No nie, no nie chodzi o to, żeby był jakiś super mega wybitny czy coś, tylko jest po prostu... No jest fajną gierką, no co tu więcej mówić, nie? Jest mega, mega przyjemny. Mega przyjemna jest gra, naprawdę. Rzadko kiedy się było mi dane grać w takie... tak przyjemne gry. Natomiast co do niektórych elementów, no wiesz, znaczy, no wiecie, no... Ja wiem tylko tyle, jakby człowiek się chciał tak naprawdę do wszystkiego przyczepiać, moi drodzy... Yeah! Jakby się chciał do wszystkiego przyczepiać, to na dobrą sprawę nie powinienem grać w takiego na przykład Stalkera, ponieważ Stalker w oczywisty sposób będzie pewnie nawiązywał w jakimś jakichś tam aspektach do wojny na Ukrainie i będzie faworyzował tam te różne takie neofaszystowskie kwestie związane z różnymi frakcjami na Ukrainie. I tyle. I mogę też się przyczepić, że będzie to gra, która będzie promowała banderyzm, tak? No i co? Ja nie mam grać w Stalkera? Wiecie, można się do wszystkiego naprawdę przyczepić, że to promuje tamto, coś tam promuje innego, coś tam jeszcze coś innego promuje. Ja nie będę grał w Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider czy Rise of the Tomb Raider, bo gra w oczywisty sposób, w jakimś aspekcie, nie wiem, gloryfikuje feminizm. No, wiecie, to... Ja nigdy nie byłem zwolennikiem mieszania gier z polityką. Nawet jeżeli ktoś ewidentnie robił grę i wrzucał tam jakieś swoje elementy neopolityczne, ja nie byłem nigdy zwolennikiem mieszania pewnych rzeczy i tyle. Ja po prostu staram się patrzeć na gry w taki sposób, w jaki
od strony, że tak powiem, growej, tak? Dlatego nadal uwielbiam, pomimo głupiego serialu, jakim jest Last of Us, nadal uwielbiam obie te gry, tak jak Last of Us Part 1, czy w szczególności Part 2. Uwielbiam i będę uwielbiał. I chociaż Last of Us 2 w oczywisty sposób też promuje różnego rodzaju, w cudzysłowie, znaczy można, nie w cudzysłowie, ale pseudowartości LGBT, ale jednak no, jakbym miał nagle nie grać w tą grę, bo ona coś tam promuje, no to straciłbym sporo dobrej frajdy. Wiem o tym, że są rzeczy... Kurde, dlaczego ty nie zginąłeś jeszcze? Patrzcie, się zabił go! Kurde, stwierdził, patrzcie, zabiję go, to Witchaven mi daruje życie. No chance, man. Haha. Yeah! Dobra, a co my teraz mamy zrobić? Co my teraz mamy tutaj robić? O, mamy tam klucz. Mamy klucz, możemy pójść po ten klucz. Wiedziałem, że coś będzie. Wiedziałem, że będą jakieś pajączki. Yeah! O, ale fajnie zginąłeś. No, wiedziałem, że w jakiś sposób tutaj, no... coś się stanie, nie? No, i nadal... jakbym zaczął teraz grać w Last of Us 2, to bym nie mógł w niego przestać grać, bo jest dla mnie po prostu gra... jest magnet... Nie, rączka. Odejdź, rączko. Jest po prostu, działa jak magnes i tyle. Aczkolwiek są tam elementy, które mnie wkurza. Ja nie twierdzę, że to mnie nie wkurza, bo mnie to wkurza. Ale jest wiele rzeczy, które mnie wkurza, tak jak na przykład w Call of Duty, ta ciągła negacja Rosji i faworyzacja Ameryki i jej sojuszników, tak? Też mógłbym się przydupczyć, że gra jest całkowicie stronnicza, kurwa. No i co? Nie wiecie, co mnie bardziej wkurwia? To, że... Powiem wam tak, jak zainstalowałem sobie, bo to mam wersję na PS5 tego Dragon Age'a, jak sobie zainstalowałem go na konsoli, jestem w stanie normalnie w niego grać. Jak próbowałem na Game Passie zagrać w Call of Duty Black Ops 6, to od razu wypierdolił mi propozycją założenia konta. I to była oferta nie do odrzucenia. Założenie konta Activision. Rozumiecie, o czym mówię? Ja muszę założyć konto Activision, żeby zagrać w Call of Duty Black Ops 6. I nie zagrałem w niego. Kurwa, nie zagrałem. Ni chuja, nie? No i tyle. No nie, nie będę. Po prostu, bo dla mnie... Ja nie będę zakładał żadnych durnych kont. Dla mnie to jest bardziej wkurzające. Fakt tego, że muszę, nawet grając na konsoli, muszę założyć konto na jakimś Activisionie, żeby sobie pograć w grę, którą przecież kupiłem. I nigdzie na pudełku nie było wspomniane, że ja będę musiał założyć konto. Ale oczywiście do tego się nikt nie przywalił. Zauważyliście, żeby się ktoś do tego przydupczał? Nie, Black Ops 3 jest super grą, jest wspaniały. Oczywiście gloryfikacja Ameryki, gloryfikacja jej zbrodni w Iraku. Oczywiście, jak najbardziej. Usprawiedliwianie zabicia 100 tysięcy żołnierzy Saddama Husajna. Mimo, że Ameryce nic nie zrobili, nie zaatakowali Ameryki. No ale jednak, trzeba to zgloryfikować, pokazać w jak najlepszym świetle. I dla mnie, moi drodzy, to jest chore. A nie to, że ktoś sobie, o, jakaś pani, która nie wie, czy jest panem, czy panią, wrzuciła sobie tego typu rzeczy opcjonalne do Dragon Age'a, tak? No i trudno, to sobie wrzuciła. No to kurwa pierwsza gra z możliwością... chociaż czy to jest pierwsza gra z możliwością wybrania gender identity? No nie do końca, bo jeżeli popatrzycie na przykład sięgnięcia pamięcią do czasu, gdy wyszedł Call of Duty... To był Call of Duty Black Ops Cold War, czyli jedna z moich ulubionych części, zajebista kampania. To na samym początku co mamy do wyboru? Możemy wybrać, czy jesteśmy mężczyzną, kobietą albo osobą niebinarną, tak? No i co, mam kurwa przekreślić tą grę, bo jest taki wybór? No jest to śmieszne. Jest to głupie i śmieszne, no ale kurwa no jest jak jest, nie? Nie będę z tego powodu płakał i sobie ciążył. Aczkolwiek jest to kurwa śmieszne, no ale... Ja dzisiaj jestem tosterem i jest pięknie.
Ale powiem wam tak, wolę ludzi, którzy identyfikują się jako tostery, niż ludzi, którzy uważają, że ziemie tego i tego państwa powinny nam zostać zwrócone, bo my jesteśmy rasą panów. Wolę już tych, kurwa, niebinarnych. Naprawdę. Bo niebinarni nie zapychali ludzi do komór gazowych. I niebinarni nie mordowali ludzi w imię Boga. Więc i tyle w temacie. Dobra, może... Oczywiście wszystko przed nimi. Nie można niczego wykluczyć. Tam też są świrusy, wśród co niektórych osobników, ale świrusy są wszędzie, moi drodzy, i tyle. I tego akurat nie zmienić. Ja mówię, nie lubię czegoś takiego, uważam, że czegoś takiego też nie powinno być w grach, ale... Robienie se bólu dupy całkowicie i negowanie czegoś, wykreślanie tylko dlatego, przekreślanie czegoś całkowicie tylko dlatego, że ma jakiś element, no to kurwa, no to wiecie, no to trzeba się zastanowić, czy my jesteśmy graczami, czy politologami, tak? Bo może jesteśmy politologami, to powinniśmy iść na politologię, a gracze zostawić gry, a gry zostawić graczom, tak? Jest pięknie. Czekajcie, nie wiem do końca... Jak to zwykle, nie wiem, co mam zrobić. No i tyle, moi drodzy. No. No wiem, że komuś może się to nie podobać, co mówię. Ja nie rzucam mięchem, staram się nie rzucać mięchem w niczyim kierunku. I nie chcę być po prostu... Wiecie, ja już mam dość, kurwa, rzucania w życiu negatywizmami i szarpania się ze wszystkim. Ja pierdolę. Jest ciągły constant struggle, jak to się mówi, kurwa. Ciągła walka. Ciągle muszą walczyć z czymś. Ciągle każdy musi się czemuś opierać, z czymś walczyć, czemuś stawiać opór. Ja nie wierzę, że pewne rzeczy akceptuję, ale żeby ciągle się, kurwa, nie wiem, ciąć i twarz sobie i w ogóle nie wiadomo co... O, to było dobre. Jakbym nie nacisnął na tego guzika, to bym nie wiedział, że można. No, chodźżesz tutaj. No zejdź. No zejdź. Nie? A to se tam lat. To se tam, gościu, lataj. To ja tu ci nie... Ja ci nie jestem wrogiem, nie? Nie wiem, czy ja tam powinienem na dół iść, ale... Chyba raczej nie. Powiem wam, że mnie tutaj irytuje. Ten mnie tutaj trochę poirytował. O nie, i tak spadłem. Ale głupi jestem. Czekajcie, jeszcze raz sprawdzę, czy ja tam nacisnąłem tego guzika. Nacisnąłem go, czy go nie nacisnąłem? Nacisnąłem, dobra. Dobra, to się wracam, nie? No co mam robić? Co mam innego tu? Para naboi. Naboje do strzelby zawsze mile widziane jest. Kurwa, pięknie. Yeah. Znowu jakieś te syreny. Czy one tutaj cały czas wyją, tylko ja to słabo słyszę. Bo mam dosyć cicho ustawione. Cicho mam grę. Wiecie, o czym myślałem? Żeby nie nagrać Homefront Revolution. Pamiętacie, kiedyś go nagrywałem, ale go chyba nie skończyłem tej serii. Myślałem o tym, czy nie nagrać właśnie, czy streamowałem nawet. Myślałem o tym, czy nie nagrać tej gierki. Aczkolwiek są jeszcze inne gierki. A czy wy wiecie, że do tej gierki Dungeons 3 są cheaty? Znalazłem cheaty i sobie wczoraj akurat jeden cheat uruchomiłem. To jest na dodanie surowców i dzięki temu... Trochę szybciej mi się gra, trochę sporo szybciej mi się gra, ale gra się bardzo przyjemnie. Nie powiem, o kurwa, ale by mnie... Grubas! Yeah! Głowa odleciała grubasowi, jest pięknie. Ha! Tam był ten, monolit. Widzieliście? Monolit się świeciło, banner monolitu. Yeah, man.
Yes. Locked. 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 Nie wiem, czy powinienem tu wskakiwać. Nie, nie powinienem był wskakiwać. Locked. O Jezu, czemu jest ciągle locked? Czemu on ma ciągle locked? Wiecie co, dobra ludzie, ja już tutaj kończę, trochę ponagrywałem to. Powiedzcie mi, co tam myślicie o tym. Tak więc bywajcie.